Dzień dobry, Anna Dąbrowska, dom maklerski Deep Broker. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj 28 kwietnia. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Zapraszam do zapoznania się z klauzulą widoczną teraz na ekranie oraz z klauzulą, która znajduje się tuż pod wideo. To zaczynamy. Na giełdzie panuje w dalszym ciągu bardzo wysoki poziom strachu. Korekta towarzyszy notowaniom akcji amerykańskich i nie tylko od początku roku i gdzieś tam w tym momencie są testowane dolne poziomy tych minimów. Zobaczmy, to jest rynek amerykański, S&P 500, czyli jesteśmy dokładnie na dole tej korekty. Jeśli natomiast spojrzymy na giełdę niemiecką za pośrednictwem indeksu DAX, to widzimy zupełnie inną sytuację, czyli tutaj dołek mieliśmy w marcu. Tutaj była taka korekta V recovery, jak to się mówi z angielskiego, bardzo mocne i szybkie odbicie. To jest bardzo charakterystyczne dla DAX-a. I tutaj ta aktualna korekta jest dużo płytsza, tak? Czyli tutaj mamy zupełnie inną sytuację, jeśli chodzi o Europę, a Amerykę. Czyli tutaj Europa w tym momencie ma silniejsze momentum, jeśli chodzi o szeroki rynek akcji. A jeśli powrócimy na S&P 500, to zobaczmy, gdzie jesteśmy. Tutaj próbowałam narysować także linie równoległe do linii kanału, który tutaj wspierał wzrosty na przeciągu 2020-2021, tak, szeroki rynek amerykański, i linia równoległa do tego to będzie dołek z kwietnia i pokrywa się z tym dołkiem tutaj aktualnym, czyli tu jesteśmy aktualnie i ta linia jest broniona, zresztą z sukcesem, czyli widzimy tutaj mimo strachu, który mamy od piątku, to mimo wszystko tutaj jest, poziomy są zachowane i obronione, czyli mamy tutaj poziom dna korekty z marca i póki co jest obroniony, czyli tu mamy wiele poziomów równocześnie. Raz, że dołek z marca, dwa, to jest ta linia wynikająca z kanału równoległego, a po raz trzeci to jest górne ograniczenie tego kanału spadkowego, które teraz jest retestowane, tak? Czyli było przełamanie, korekta i teraz jest retest. Jeśli tu te odbicie, które teraz mamy miejsce od wczoraj i dzisiaj, zostanie utrzymane, będzie mieli obroniony ten dołek, no to oczywiście będzie to bardzo pozytywne, jeśli chodzi o giełdę. Warto obserwować i być obecnym, aby móc wykorzystać takie okazje. Czyli mimo iż panuje olbrzymi strach, jeśli spojrzymy na wykres jako taki, widzimy, iż nic tak naprawdę się nie dzieje. Ok, jest retest tego poziomu, ale ma on jeszcze szansę się obronić. Tak? To dopiero przełamanie, zanegowanie tych poziomów da nam zupełnie inną, nową informację. Póki poziom jest obroniony, to póki co narracja jest bez zmian, czyli mamy tutaj dno uformowane luty, marzec tego roku. Jeśli chodzi o szeroki rynek amerykański, Nasdaq bardzo podobnie, pomimo iż indeks akcji technologicznych zanotował tutaj nowe minimum w tym tygodniu, nieznacznie, to jakby szybko powraca do wzrostów. I też, jeśli nie powróci do tych spadków, to będzie to odbicie, tak? Czyli to jest pozytywne. Dopiero jeśli by tutaj świeczki zamknęły się zdecydowanie poniżej poziomu, to będzie przebicie i to już będzie zupełnie inna sytuacja, jeśli chodzi o momentum w średnim terminie. Czyli to jest rynek amerykański, w dalszym ciągu gdzieś tam trzyma swoje poziomy. Jeśli tak, widzę, że tutaj kolejnym wykresem jest TLT, czyli obligacje, czyli warto, żebym powróciła do wykresu rentowności amerykańskich obligacji. Tak jak zaznaczam, jest to kluczowy wykres, wykres prawdy. I w tym momencie ten wykres znajduje się na poziomie oporu, czyli statystycznie możemy się spodziewać, iż rentowność zatrzyma się mniej więcej na tym poziomie, gdzieś tam w tych rejonach. I zacznie się osłabiać, póki co trzyma ten poziom, tak, nie jest przebity, a skoro tak, to TLT, czyli dotychczas wyemitowane obligacje, będą się umacniać, a przynajmniej nie spadać i z tym mamy do czynienia, widzimy, iż tutaj ten poziom trzyma. A jeśli tak, to będzie to pozytywne dla giełdy, tak, kłopoty na rynku obligacji przełożą się na kłopoty na rynku akcji, tak to po prostu działa, te rynki są ze sobą powiązane.
Czyli tutaj nie ma zmiany trendu w długim terminie, a to jest kluczowe, jeśli chodzi o giełdę. Jedziemy dalej. Kryptowaluty i Bitcoin. Bardzo długo testuję tutaj poziom wsparcia. Dzisiaj narysowałam go tutaj na zielono, aby to było bardziej plastyczne. I poziom jest zachowany. Dzisiaj 39,460. Póki poziom wsparcia jest zachowany, utrzymuje się tutaj ten momentum potencjalnie wzrostowe, dlatego że poziom dna został uformowany też podobnie jak rynek amerykański. Początek tego roku, luty, marzec, dołek jest obroniony i dopóki będzie obroniony, to wzrosty są możliwe z tego poziomu. Jeśli spojrzymy na Bitcoina w szerszym zakresie, to widzimy, iż znajduje się w takim przedziale przez tutaj ostatnie miesiące kanale, tak? Czyli mamy tutaj poziom oporu i poziom wsparcia. Jesteśmy bliżej generalnie poziomu wsparcia aniżeli oporu, a tutaj taka mała linia wsparcia, jeśli chodzi o Bitcoina. Dolar amerykański, czyste szaleństwo, czyli jeśli zobaczymy tą świeczkę kwietniową, to rysuje się zdecydowanie na przebicie tego tutaj swojego małego trójkąta. Małego, dlatego że jest to wykres miesięczny, a tak naprawdę nie jest on mały, bo widzimy, iż obejmuje 2017-18 szereg lat. Czyli jeśli miesiąc zamknie się mniej więcej tak, taką świecą mocną kwietniową, to rokuje to dalsze umacnianie dolara, przynajmniej do górnego ograniczenia tutaj tego kanału, czyli mamy tutaj na myśli 110, tak? Jest to możliwe, jak najbardziej możliwe, bo widzimy to, iż taka jest tutaj geometria rynku. Czyli jeśli chodzi o parę walutową dolar do złotówki, to co zaznaczałam, że ta korekta i osłabienie się dolara względem złotówki 10% to było już dużo i zaznaczałam, iż nie będzie łatwo, aby osłabiła się dolar więcej do złotówki i tak się też stało. Pierwsze wsparcie zostało wykorzystane i już jesteśmy znowu na tutaj prawie szczytach 4,5, czyli tutaj trend trwa, jeśli chodzi o dolara i widzimy to bardzo ładnie, jeśli chodzi o jen, czyli jen bardzo się osłabia w stosunku do dolara. Zobaczmy, jak wygląda wykres w bardzo długim terminie, czyli po latach trendu tutaj spadkowego dla tej pary walutowej mamy zupełnie inną narrację i jen osłabia się względem dolara i zresztą nie tylko jen, euro także ma swoje najsłabsze momenty. Tutaj jest wykres tygodniowy, czyli w tym momencie euro znajduje się na absolutnych minimach. Tutaj widzimy poziom, ostatni raz był 2015-17. Tu mówimy o takich minimach, tak? Czy może być niżej? Może. Tu jest poziom, euro do dolara znajduje się w tym momencie mniej więcej na poziomie wsparcia, więc być może będziemy mogli liczyć na zatrzymanie tego trendu. Na chwilę przynajmniej, jakieś odbicie, odreagowanie. Natomiast patrząc z punktu widzenia analizy technicznej i na wymowę tego wszystkiego, to tutaj mamy niższy szczyt 2021 od tego szczytu. Także tutaj widzimy słabość. Jeśli tak, to też te wsparcie nie powinno być tak silne. Czyli to będzie taka walka tego oporu z tym wsparciem, nie? Ok. Czyli to jest euro do dolara. Dolar się umacnia wobec innych walut. Surowce. Ropa naftowa. Dziwnie to wygląda, dlatego że jest taka tutaj konsolidacja coraz węższa, taki trójkąt przedziwny. Jakby nie było, utrzymany jest poziom wsparcia, tak? Ma tutaj ropa problemy gdzieś tam z określeniem kierunku, jest konsolidacja. Natomiast dopóki ten poziom będzie utrzymany, nie będzie przebicia jednoznacznego, to dalsze wzrosty są możliwe, czyli wzrost, przebicie, retest, poziom wsparcia i możliwe jest z tych poziomów odbicie, tak? Dopóki poziom wsparcia trzyma, to odbicie jest możliwe. Tak to działa, jeśli chodzi o analizę wykresu. Mamy szereg, no, inwestować w taki instrument ropa, no to tylko za pomocą kontraktów futures terminowych czy kontraktów CFD. Jeśli ktoś chciałby bardziej spokojną inwestycję, to musi poszukać akcji.
lub funduszy ETF. Mamy ich bardzo dużo. Jednym z nich będzie taki fundusz tutaj OIH, Vanke Eerk, który osiągnął bardzo podobne wyniki do kolejnego funduszu. Oba te fundusze zasługują na uwagę, dlatego iż nie mają sobie kontraktów terminowych, mają sobie koszyk akcji i dlatego nie mają ryzyka contango, czyli jest to taka inwestycja po prostu zdywersyfikowana w akcje w danym sektorze. Tak? Czyli to jest tutaj ropa i akcje powiązane z ropą. Widzimy, od stycznia ten fundusz zyskał 67%. I już wielokrotnie prezentowany przeze mnie ETF XOP, jest to fundusz, ten ma ekspozycję na akcje powiązane z ropą i z gazem i za mniej więcej ten sam okres, tutaj od dołku z grudnia, zyskał 65% do swojego szczytu, czyli widzimy, iż są bardzo podobne, jeśli chodzi o wyniki. Natomiast oczywiście historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów i prezentując wyniki zawsze musimy o tym pamiętać. Natural gas, gaz ziemny, tutaj instrument, który ostatnio pomijałam w swoich prezentacjach, natomiast bardzo często pokazywałam ten wykres w czasie, gdy gaz naturalny testował tutaj ten poziom wsparcia i pięknie z niego poszybował. Czyli tak widać to po fakcie, jak wykres się rysuje, to nie wygląda to tak pięknie jak po. Czyli w każdym razie nastąpiło tutaj przebicie linii dawnego oporu, które wtedy staje się klasycznie wsparciem. Retest, notowania długo myślały, w którą stronę pójść, zbierały siłę, natomiast od marca było poszybowanie aż 82% dla kontraktu future na gaz naturalny. Czyli tak to wygląda, piękny przykład książkowy, jeśli chodzi o analizę techniczną. Jeśli jesteśmy już przy energiach i surowcach, powrócę też do już dawno nieprezentowanych funduszy energii zielonej, czyli TAN. Tutaj, gdy nastąpił atak Rosji na Ukrainę, to ten fundusz, generalnie fundusze zielonej energii, pięknie zareagowały wzrostami, czyli tutaj ETF bardzo szybko zyskał 43%. Natomiast w tym momencie mamy niemałą korektę tego ruchu, tak? Czyli zobaczymy, czy poziom wsparcia, który bez wątpienia został tutaj uformowany, utrzyma, tak? Czy to jest korekta, czy to po prostu był jednorazowy impuls. Także warto obserwować zieloną energię, jako iż wydaje się, że jest to, nawet nie wydaje się, na pewno jest, tylko kwestia, jak to zostanie rozegrane, alternatywą, metodą na uzależnienie się od Rosji, gazu i ropy, czyli tutaj przyspieszenie dążenia do zielonej energii staje się po prostu bardziej palące, tak? Jeśli chodzi o inwestowanie w energię z wiatru, fajnym przykładem jest tutaj spółka Vestas Wind i też miała ona, jak na jedną spółkę, to w ogóle bardzo piękny wzrost, 59%, też gdy Rosja zaatakowała Ukrainę i w tym momencie mamy takie same reakcje, czyli cofnięcie tutaj z tych poziomów. Zobaczymy, czy poziom wsparcia zostanie obroniony. Bardzo podobnie, jeśli chodzi o energię z wodoru, też miał swój piękny moment wzrosty i mamy teraz retest. Zobaczymy, jak to tutaj utrzyma poziom wsparcia, jeśli chodzi o energię z wodoru. No i na koniec uran. Uran to taki zielona energia, lekko dyskusyjna. W każdym razie tutaj mam wykres z Protan, który co prawda nie ma... Nie mogę się cofnąć za bardzo, jeśli chodzi wstecz o historię i wykres. Natomiast to, co widać, to wyłamanie z trójkąta, poszybowanie do góry i tak samo ten sam pattern widzimy retest. Czyli to jest, będzie teraz poziom wsparcia testowany. Jeśli zostanie obroniony, to mamy informację. Jeśli zostanie jednakże zanegowany, to także mamy informację. Metale szlachetne, prawie na koniec, bo mam jeszcze na koniec słowo o Facebooku, czyli złoto. Złoto niemiłosiernie ciśnie mi się na usta interpretacja, jeśli chodzi o złoto, taka. Tu jest widoczny podwójny szczyt. Ten szczyt był uformowany 2020. Ten
kolejny bardzo niedawno i jeszcze w tym roku. Tak? I tu, czyli mamy podwójny szczyt. Statystycznie bardzo, bardzo często prezentuje się to tak. Jeśli mamy dwie formacje względem siebie, która jest silniejsza? Tutaj mamy co względem siebie? Negatywny podaż, czyli podwójny szczyt i potencjalnie pozytywne wsparcie, żółta linia. Statystycznie, gdy został uformowany podwójny szczyt i później jest testowana linia wsparcia, rzadko zostaje obroniona. Także musimy być na to przygotowani, jeśli się tak stanie i zostanie pokonana linia trendu wzrostowego, być może będą okazje do jakichś zakupów po tańszej cenie na długi termin, na długoterminowe inwestycje. Zobaczymy, jak się zachowa cena. Wszystko przed nami. W tym momencie widzimy, iż notowania podążają do tej linii. Zobaczymy, czy ją obronią. Wszystko przed nami. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. I srebro, podobnie, momentum nie jest łaskawe także i dla srebra, czyli stało się to, iż był to fałszywe wybicie, co generalnie nie jest pozytywnym zwiastunem. Czyli było hura, optymizm, przebiliśmy poziom oporu, retest, natomiast retest się nie powiódł. A skoro tak, to nie jest to dobry. Ostatnio tak dokładnie wykres wyglądał dla obligacji, też było fałszywe wybicie i później obligacje spadły w dół i do dziś spadają. Także jest to dość alarmujące i musimy być na to gdzieś tam przygotowani. Wspomniany Facebook ogłosił wyniki i dziś już poza sesjami giełdowymi, czyli dzisiaj giełda otworzy się już po tutaj innych cenach, Facebook ogłosił wyniki lepsze od oczekiwanych i w tym momencie, gdy przygotowałam ten materiał, cena wynosi dla Facebooku Meta 207, czyli aż wzrost 18%, czyli bardzo duży wzrost jak na Facebooka. Ale co jeszcze bardziej zasługuje na uwagę, to nie sam wzrost, tylko w którym miejscu on nastąpił. Czyli okej, Meta, Facebook ostatnio są bardzo w niełasce, czyli w tym roku mamy spadek z poziomu szczytu do 53%, czyli bardzo dużo jak na spółkę. Natomiast to, co jest ciekawe, to geometria rynku, czyli widzimy, iż w tym momencie te odbicie, które jest, jeszcze tu jest niewidoczne, ale jest na poziomie kluczowego wsparcia, czyli to jest kluczowa linia trendu i mamy tutaj reakcję. Czyli to, co bardzo często dzieje się na giełdzie, raz, że jest jakiś poziom, a wydarzenie fundamentalne ma miejsce właśnie na tym poziomie, czyli tu się zbiega analiza techniczna z analizą fundamentalną, a robi to co rusz. Czyli mamy taką reakcję, czyli jeśli tak, to będzie to odbicie z poziomu wsparcia, czyli jest to jakaś informacja. Oczywiście gwarancji nie ma żadnych. To, że dziś jest odbicie, nie znaczy, że jutro będzie zanegowanie tego poziomu. Natomiast warto wiedzieć, być i obserwować, jeśli ktoś jest zainteresowany inwestowaniem w spółki, w sektor technologii, a tutaj Meta w szczególności. Oczywiście nie jest to żadna rekomendacja, jak zresztą nic, co tutaj prezentuję na tych spotkaniach. Czyli z mojej strony to by było wszystko. Zapraszam do subskrybowania kanału, pozostawienia lajków, jeśli materiał się podoba, oraz czekam także na Wasze komentarze, może propozycje, jakie analizy chcielibyście tutaj zobaczyć, jakie wykresy, jakie instrumenty, może macie jakiekolwiek pytania co do oferty DIF, czy co do instrumentów, cokolwiek. To odniesiemy się w komentarzach. Dziękuję serdecznie za uwagę, życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia, pozdrawiam.